Proszę Państwa, nadajemy z targów książki historycznej w Arkadach Kubickiego garść refleksji na temat tego, co tu się dzieje. A dzieją się rzeczy dziwne. Ja jak zwykle chciałem tutaj kilka uwag dotyczących dystrybucji wyłożyć oraz sposobów, jakich się i mają wydawcy, żeby te dystrybucje poprawić. Generalnie, proszę Państwa, dominuje taki trend demaskatorsko-sensacyjny, który już wielokrotnie wyszydzaliśmy, ale warto do tego powracać, bo to jest bardzo śmieszne. Tam gdzieś sprzedają książkę, która nosi tytuł, żebym dobrze powiedział, Alkohol, kobiety i sztuka w latach 60. PRL-u. Mi się same wulgarne rzeczy cisną na usta, jak takie rzeczy czytam, bo od razu widzę, jak wygląda schemat dystrybucyjny takich druków i im podobnych. To znaczy, jak się nie sprzeda coś, co się nazywa Alkohol, kobiety i sztuka, to wydajemy coś, co się nazywa Nieznane kulisy alkoholu, kobiet i sztuki w latach 60. PRL-u, a kiedy już to się wyprztyka i nie niesie, nie podnosi sprzedaży, to najwięksi mistrzowie alkoholu, kobiet i sztuki w latach 60. PRL-u, a jeżeli już to nie skutkuje, to robimy... Dodajemy do książki pod takim tytułem napis bestseller, a jak już bestseller się kończy, to dajemy bonifikatę 70%. I to jest, proszę Państwa, jedyna metoda sprzedaży, jaką stosują wydawcy. Z mojego punktu widzenia, człowieka, który w książki inwestuje dużo, i ciężko okupuje to, że one mają jakość, to jest zagranie upiorne. Poza tym mamy drugą tendencję, to jest, jak to nazywam od niedawna, bo wpadłem na ten pomysł tutaj na targach, to jest tendencja na przedwiecznego, to znaczy mamy serię druków, które kosztowały może 3,5 zł za egzemplarz, a może i nie to. I to są rzeczy dotyczące tak zwanych refleksji ogólnych o świecie i początkach jego. To jest tak, że a jeden z drugim autor pozuje na przedwiecznego. To znaczy, kiedy Duch Boży unosił się nad wodami, to on już tam stał i robił notatki. I z tego właśnie biorą się takie rzeczy, czyli nędzna forma, najgorszy papier, refleksje na poziomie szkoły podstawowej klasa szósta, a do tego dodany jakiś taki sztafaż właśnie przedwiecznej mądrości. To jest kolejna rzecz, proszę Państwa, która dominuje na tych targach. I oprócz tego jeszcze dodajemy sobie do tego wszystkiego przemożną chęć dostania się do dystrybucji, czyjejś, tak? Na przykład mojej, prawda? Na przykład mojej, co mnie zawsze zaskakuje, że ktoś przychodzi tutaj z jakąś propozycją, jakiegoś, przepraszam za wyrażenie, śmiecia, o którym wiadomo, jak ja się wypowiem, i za pomocą różnych rzekomo sprytnych chwytów usiłuje mnie namówić na to, żebym to sprzedawał. No więc no nie będę tego sprzedawał. Jestem bardzo krytycznie nastawiony do większości publikacji, które nie niosą ze sobą jakości. To takie, proszę Państwa, ogólne refleksje pod koniec naszego tutaj pobytu i naszej misji na tych targach. Dziękuję bardzo.